Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na spotkaniu w muzeum. Szczególne słowa powitania Pani Burmistrz Agnieszki Śnieg. Miło nam, że gmina nas zauważa. Mam nadzieję, że częściej tak będzie. Witam pana, również Pana Jarosława Szałatę z żoną. Pan Jarosław był przewodniczącym Rady Muzeum u nas. Za jego czasów sporo rzeczy się w muzeum też wtedy działo. Jest w jakimś sensie również kontynuacja. Oczywiście witam wszystkich Państwa. Cieszę się, że tak licznie zechcieliście do nas zawitać. Temat jest trudny. Myślę, że to podskórnie wyczuwacie i trzeba się czasem z nim zmierzyć. Podzielę się też jakąś swoją refleksją. Międzyrzecz to jest miasto, które ma ponad 1000 lat historii. Ale gdybyście Państwo chcieli wiedzieć, co o Międzyrzeczu wiedzą cudzoziemcy, i nie myślę tutaj o Niemcach, którzy tutaj mieszkali, ale o Anglosasach, Francuzach i innych, to w zasadzie Międzyrzecz pojawia się na kartach historii powszechnej dwa, góra trzy razy. Na samym początku, kiedy mamy do czynienia z klasztorem, pierwszym klasztorem na ziemiach polskich i wtedy, kiedy w Międzyrzeczu bywają święci, cesarze i królowie. I myślę, że to już pomału odrabiamy. I to jest wydarzenie, które już ma swoją tradycję w tym, co się w Międzyrzeczu dzieje. I drugie ważne wydarzenie, które jest omawiane, które jest analizowane, które znajdziecie Państwo w literaturze anglosaskiej, francuskiej, skandynawskiej i innej, niemieckiej przede wszystkim, to są rzeczy, które się działy w Obrawalde, w Międzyrzeczu Obrawalde w czasie II wojny światowej. Paradoksalnie nie bunkry, jak często myślimy o tym. Tam aż tak wiele się nie działo, ale właśnie Obrzyce. W niektórych pozycjach, nieraz w literaturze można spotkać również informacje o pobycie Napoleona i zamachu na jego życie, o Folmerze, ale to jest zdecydowanie mniej ważna informacja. Najważniejsze te dwie, o których Wam wspomniałem. I ta ostatnia, która dotycząca Obrawalde, w jakimś sensie jest zaniedbana. Ja nigdy za bardzo nie mogłem zrozumieć, dlaczego w Międzyrzeczu to jest taki temat słabo rozpoznany, gdzie nie eksploatuje się go, a trzeba go eksploatować. Ci, którzy zapominają historię, są skazani na jej po prostu powtarzanie. No, ćwiczymy w tej chwili na świecie rzeczy, które wydają się w XXI wieku niemożliwe i straszne. Kto się spodziewał, że może jakaś wojna w XXI wieku w Europie się pojawić? Pojawia się. Jeżeli zapominamy o tym, co się złego wydarzyło, będziemy skazani na powtarzanie tego wszystkiego. To jest stara prawda, która się zawsze sprawdza. Chciałbym się jeszcze też jedną refleksją na temat eutanazji podzielić. Bo też najczęściej skojarzenie mamy takie, że to się jakby zaczyna w czasie II wojny światowej. Naziści robią straszne rzeczy. Otóż, proszę Państwa, kontekst jest zdecydowanie szerszy. Gdybyśmy chcieli popatrzeć na to zjawisko, jak to wyglądało wcześniej, no ludy pierwotne jak najbardziej tak praktykowały coś takiego. Ktoś był chory, ranny, zostawiano go albo zabijano. Ta sama sytuacja była w Indiach. Starsze osoby były topione w rzece Ganges. Na wyspie Kos w Grecji antycznej podawano truciznę. Wsparcie przychodziła geruzja, czyli starsi panowie, którzy patrzyli, jak się urodziło dziecko i czy ma szansę na przeżycie, czy nie. Decyzja tych panów decydowała, czy ten noworodek żyje, czy nie żyje. Jak nie, to ze skały. Takie tuzy filozofii europejskiej, ci, którzy dali podwalinę pod cywilizację europejską, jak Platon czy Arystoteles, jak najbardziej byli również zwolennikami eutanazji. Tak to po prostu wyglądało. Gdyby chcieć patrzeć na poglądy filozofów nowożytnych, również znajdziecie takie informacje. Z tym się oczywiście będzie wiązał rasizm i przekonanie, że są rasy lepsze lub gorsze i są te, które powinny się rozwijać i te, które powinny odejść. Nie stworzyli tego paradoksalnie rzecz ujmując, tak jak nam się wydaje, Niemcy, ale arystokrata francuski Arthur de Gobineau i Richard Stuart Chamberlain, arystokrata angielski. Także ma to szeroki wymiar w wielu kręgach cywilizacyjnych, w wielu krajach. Ten wątek był rozwijany, oczywiście po II wojnie światowej nabrało to zupełnie innego wymiaru. I dzisiaj patrzymy na to zupełnie inaczej, ale chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość, że to miało zdecydowanie szerszy wymiar. O tym, co się działo w Obrawalde, szczególnie w kontekście personalnym, no bo tak jest skonstruowany wykład, opowie dzisiaj pani Katarzyna Sztuba-Frąckowiak, która, no nie waham się tego powiedzieć, uważam, że w tej chwili jest chyba najbardziej zorientowaną
osobą, jeżeli chodzi o historię Obrawaldy. Przygotowuję zresztą pracę doktorską na ten temat. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości pojawi się książka, która w sposób przystępny, ale również i naukowy będzie mogła te zjawiska nam wszystkim przybliżyć. Właściwie ostatni raz coś sensownego napisano w 1974 roku. Bracia Radziccy opisali historię Obrawaldy i tego, co się tam wydarzyło przez 50 następnych lat. Właściwie nie powstała żadna poważniejsza monografia. Nie mówię o jakichś drobnych sprawach, tylko mówię o jakiejś poważnej monografii, która jest oparta o źródła, która jest w sposób naukowy, ale i zarazem przystępny napisana. Miejmy nadzieję, że taka powstanie, bo taka w Międzyrzeczu powstać powinna i w jakimś sensie Międzyrzecz jest winny tym, którzy tam wtedy zginęli, aby pamięć o nich nie zginęła. Oddaję już głos pani Katarzynie. Dziękuję. Chciałam bardzo wszystkich powitać na moim wykładzie i zanim zacznę stricte już mówienie o Obrzycach, to chciałam tylko przypomnieć, że nawet miesiąc temu nie spodziewalibyśmy się, że będziemy żyć w czasach, kiedy odżywają stare totalitaryzmy. Kiedy nam się wydawało, że poszerzanie terytorium i napaści na sąsiadów to jest zamierzchła przeszłość, która się skończyła w 1945 roku. Otóż okazuje się, że się nie skończyła i akurat żyjemy w takich czasach, kiedy nastąpiła wojna między naszym sąsiadem, właśnie Ukrainą, a Rosją. Więc nigdy nie wiadomo, kiedy mogą do nas wrócić też czasy eugeniki, czasy eutanazji. I wszystko wskazuje na to, że historia właśnie lubi się powtarzać. Chciałam się skupić nie tyle na wspaniałości i na jakimś pięknie architektury Obrzyc, ale chciałam się skupić właśnie na umysłach tych ludzi, którzy tak wspaniale tworzyli tam cudowne miejsce dla pacjentów, a później się stali tymi potworami, które odbierały tym pacjentom życie. I kiedy my patrzymy dzisiaj, jak propaganda rosyjska, za przeproszeniem, pierze mózgi swoim obywatelom, mówiąc o operacji specjalnej na Ukrainie, czy że jest to po prostu rozszerzanie, powrót do czasów Związku Radzieckiego, to od razu na myśl przychodzi mi specjalne traktowanie właśnie pacjentów w Obrzycach, czy mówienie o śmierci z łaski, kiedy się po prostu opisywało zwykłe morderstwo. Kiedy niewinni, niespodziewający się niczego pacjenci, którzy byli przekonani, że lekarz czy pielęgniarka niesie im pomoc, byli po prostu przez personel bestialsko mordowani. I chciałam się dzisiaj skupić na tym, co stało się w umysłach tych ludzi, kto ich tak po prostu przerobił, że oni z tych osób niosących pomoc i leczących stali się po prostu mordercami. W jaki sposób można zwykłego człowieka przekonać do tego, że zamiast nieść pomoc, on ma mordować. Że on nie ma nieść właśnie pomocy i leczyć swoich pacjentów, tylko po prostu ich likwidować. I na tym dzisiaj chciałam się właśnie skupić. Co zrobili pracownicy właśnie szpitala psychiatrycznego? Kim się stali? Kim wydawało im się, że są, a kim naprawdę byli. I dzisiaj właśnie o tym kilka słów. Szpital psychiatryczny w Obrzycach jest niewątpliwie perłą architektury wybudowaną w 1904 roku po to, żeby nieść pomoc pacjentom psychiatrycznym, ludziom chorym psychicznie, którzy bardzo często byli w swoich domach traktowani źle, ponieważ rodziny często się ich wstydziły. Na porządku dziennym było zamykanie swoich krewnych z jakimiś problemami psychicznymi, gdzieś w odosobnieniu, żeby nie przynosili wstydu. Takich osób nikt nie chciał leczyć, ani nie chciał po prostu pokazywać ich światu. Natomiast szpitale psychiatryczne, które zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku, w XX wieku, miały leczyć choroby psychiczne i przywracać ludziom chorym psychicznie godność. I to, że mogli po prostu być użyteczni.
To jest właśnie widok Obrzyc z lotu ptaka. Jest to ogromny kompleks budynków. Na oddziałach przebywali pacjenci, którzy, chciałam to właśnie podkreślić, oni nie byli jakimś obciążeniem dla państwa, bo później właśnie w takiej ideologii nazistowskiej jest ten taki argument za tą śmiercią z łaski, za eutanazją, że oni byli ogromnym obciążeniem dla państwa niemieckiego. Otóż nie byli, ponieważ ci pacjenci oprócz tego, że no wiadomo, że część z nich była leżąca, tak, jeżeli chodzi o starsze osoby, czy może dzieci z upośledzeniami, to te osoby nie rokowały jakiejś nadziei na to, żeby mogły podjąć pracę. Natomiast większość pacjentów psychiatrycznych po prostu pracowała i zarabiała na swoje utrzymanie. Ponieważ szpital obrzycki właśnie to nie był tak stricte, mówiąc ściśle, obszar samych po prostu oddziałów dla pacjentów leczniczych, tylko to były na przykład kotłownia, kuchnia, pralnia, to były po prostu budynki warsztatów, to były ogrody, to były folwarki, które produkowały wszelkie żywnościowe produkty. Po prostu ci pacjenci pracowali i oni jak gdyby sami sobie zapewniali utrzymanie. To nie było tak, że oni leżeli, dostawali leki i dla nich była jakaś rozrywka, terapia i tak dalej. Oni po prostu pracowali, każdy na miarę swoich możliwości. Ktoś, kto mógł wykonywać prace ręczne, wykonywał. Ktoś, kto mógł wyplatać koszyki, to je wyplatał. Kto mógł pracować w ogrodnictwie, to pracował. Kto w warsztacie stolarskim, również wykonywał swoją pracę. Każdy miał, był jak taki trybik w olbrzymim kombinacie i pracował na swoje utrzymanie. Także to nie był żaden balast dla państwa niemieckiego, utrzymanie tych ludzi. Oni po prostu też generowali zyski. Natomiast szpital obrzycki całościowo jako kompleks był w większości właśnie samowystarczalny, ponieważ posiadał własną bocznicę kolejową. Tutaj przybywały właśnie na przykład transporty węgla do kotłowni. Szpital miał swój własny generator, miał swoje właśnie folwarki produkujące żywność, miał nawet własny kościół, własną szkołę. Także to był olbrzymi taki jak gdyby samowystarczalny organizm. I nie było w tym szpitalu czegoś takiego, że tam są zatrudnieni pracownicy z miasta, którym szpital musi płacić. Najczęściej było tak, że powiedzmy jest warsztat stolarski i tam jest jeden majster i pod niego podlegało kilku na przykład tak zwanych pacjentów funkcyjnych i oni wykonywali właśnie pracę na rzecz szpitala. Także było to bardzo opłacalne. Ogólnie też ta teoria w szpitalu była wdrażana właśnie taka teoria doktora Simona, niemieckiego psychiatry, który uważał, że praca jest wspaniałym remedium na problemy psychiczne. Jeżeli ktoś znajduje się w stanie jakiejś na przykład schizofrenii katatonicznej, że ma nikły kontakt ze światem, albo ma depresję, czy ma traumę po jakichś wydarzeniach, to praca powoduje, że on się bardziej otwiera. I faktycznie takie rzeczy miały miejsce. Na przykład pan Dariusz Brożek, który kolekcjonuje pocztówki, stare pocztówki z Obrzyc, znalazł taką pocztówkę, na której pacjentka pisze do swoich rodziców, żeby przysłali jej ozdobny kołnierz, bo ona po prostu już z tej depresji wyszła i chciałaby się podobać i chciałaby po prostu żyć normalnie, wyglądać normalnie, ładnie, ładnie się ubierać. Więc naprawdę ta terapia doktora Simona, terapia pracą, dawała bardzo pozytywne rezultaty. Oprócz tego
Tutaj właśnie mamy salę jadalnię dla pacjentek na oddziale dla kobiet i tutaj widzimy właśnie, że warunki mieszkania pacjentów na oddziałach były naprawdę rewelacyjne. Szpital był pięknie wyposażony. Tutaj właśnie mamy też pokazane pielęgniarki i personel, więc po prostu można by powiedzieć, że personel i pacjenci żyli w takiej wielkiej, jednej wielkiej rodzinie i wspólnie pracowali i tam po prostu w międzyczasie odbywało się to leczenie. Nawet z takich suchych dokumentów, które dotyczą żywienia pacjentów w szpitalu, bo znalazłam takie dokumenty, to nawet z takich suchych, po prostu zwykłych dokumentów przebija się ta chęć pomocy pacjentom i ta taka jak gdyby czułość wobec pacjentów, ponieważ jest opisana pacjentka z depresją, która ma na dodatek raka żołądka i miała całą dietę rozpisaną, że nie wolno jej dawać chleba z otrębami, że ona musi mieć pszenne bułeczki, jakieś przecierane zupki, leguminki i takie różne rzeczy, po prostu żeby ten jej żołądek mógł pracować. Więc tak bardzo personel był nastawiony właśnie na pomaganie tym pacjentom. Więc zupełnie niesamowite właśnie było to podejście z szacunkiem, z czułością, z taką wyrozumiałością do pacjenta. Rodziny, personel wraz z rodzinami bardzo często brał do siebie do domu pacjentów, aby przyzwyczaić ich do życia domowego i rodzinnego. Bo pacjenci często izolowani przez swoje własne rodziny, które wstydziły się cioci z depresją albo wstydziły się na przykład kuzyna ze schizofrenią, nie dopuszczały jak gdyby tych ludzi do normalnego życia. Natomiast ci pacjenci w szpitalu w Obrzycach byli bardzo często brani do domu przez personel i tam uczeni opieki nad dzieckiem, robienia jakichś drobnych zakupów, sprzątania, jakichś takich po prostu drobnych prac domowych, żeby ich wdrożyć do normalnego, zwykłego życia. Żeby jak oni powrócą już na łono rodziny, to żeby po prostu nie byli bezużyteczni, tylko żeby umieli bardzo dużo rzeczy. Oczywiście za takie jak gdyby przeszkolenie w domu tego pacjenta, personel dostawał ekwiwalent pieniężny. I to był taki dodatkowa forma zarobku. Tutaj mamy akurat budynek administracji i chciałam powiedzieć, że uliczki Obrzyc dzisiaj są puste. Czasami po prostu tylko przejeżdża jakiś samochód, ewentualnie służą jako jeden wielki parking. Za czasów niemieckich tak nie było. One były pełne po prostu przemieszczających się pacjentów, którzy biegali pomiędzy oddziałami, wykonując różne swoje prace. Na przykład w czasie wojny w budynku administracji pracowała pacjentka pani Schulz, która na przykład zajmowała się sprzątaniem kasy w budynku administracji. Albo na przykład byli pacjenci, którzy zawozili do Międzyrzecza pocztę. I po prostu każdy z tych pacjentów miał jakąś funkcję i oni się po prostu przemieszczali między swoimi oddziałami a docelowym miejscem pracy typu warsztat albo ogród. I te uliczki po prostu były pełne. Mijał się personel właśnie z pacjentami, oni się rozpoznawali, oni nawet nadawali pacjentom swoje jakieś przydomki. Kiedyś w relacji chłopca, który się urodził w Obrzycach i potem już w dorosłym swoim życiu wspomina to niezwykłe swoje dzieciństwo, był to Leon Wabiński i on wspomina, że na przykład uliczkami chodził pacjent, na którego wołali Petrus, czyli święty Piotr, ponieważ miał długą, siwą brodę i zawsze jak spotkał jakieś dziecko, chodząc do pracy, to mówił mu o Bogu, o Biblii, o konieczności modlenia się. Stąd dzieci wołały na niego Petrus. I tenże Leon Wabiński też wspomina, że Petrus uratował kiedyś jego właśnie i jego siostrę, kiedy przez przypadek wpadli przez okienko do piwnicy, a nie mogli się wydostać. Więc po prostu w szpitalu obrzyckim naprawdę wrzało jak w ulu, bo wszyscy po prostu wykonywali swoją pracę i te uliczki były pełne.
Oprócz tego, że pacjenci pracowali, to mieli też swoje rozrywki. Tutaj akurat widzimy baseny, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby dzieci, które przebywały na oddziale szóstym. Ale pacjenci też mogli, starsi pacjenci też mogli z tych basenów korzystać. To nie było tak, że baseny były zarezerwowane tylko wyłącznie dla pacjentów dziecięcych. Więc oprócz właśnie basenów, oprócz innych takich rozrywek była na przykład specjalnie skonstruowana dla pacjentów kręgielnia, gdzie oni mogli sobie odpoczywać grając w kręgle. W budynku administracji było kino i był amatorski teatr, gdzie właśnie wspólnie i pacjenci, i personel wystawiali sztuki teatralne ku po prostu rozwojowi całej społeczności i dla rodzin personelu, i dla samych pacjentów. Oprócz właśnie tego teatru i wyświetlania filmów też w sali kinowej, pacjenci jako rozrywki mieli też czytanie książek, czasopism, także naprawdę mieli wszystko, co najlepsze zapewnione. Tutaj widzimy kobiety, pacjentki akurat przy posiłku. Oprócz, też jest widok na salę przedwojenną z 1929 roku, tak wyglądały sale pacjentów. Tutaj właśnie widzimy pacjentki funkcyjne przy obieraniu warzyw w kuchni, ponieważ kuchnia pracowała w ten sposób, że były główne kucharki, które zawiadowały po prostu jak gdyby całym zespołem i miały przy sobie pacjentki funkcyjne, które wykonywały właśnie jakieś takie drobniejsze prace, więc były właśnie zaangażowane w coś takiego. Tutaj mamy amatorski zespół teatralny, który wystawiał swoje sztuki właśnie w sali kinowej i to też właśnie byli częściowo pacjenci, a częściowo personel. Czasami wśród pacjentów zdarzali się na przykład ludzie, którzy mieli artystyczne wykształcenie, tylko po prostu przechodzili jakiś kryzys nerwowy i oni bardzo często wspomagali właśnie takie zespoły amatorskie swoimi jakimiś sztukami, czy na przykład dając wskazówki co do gry aktorów. Tutaj mamy takie unikatowe zdjęcie, które nam podarował właśnie nasz honorowy obywatel, pan Meissner. To jest zdjęcie pielęgniarek z Obrzyc z dziećmi i z tyłu za nimi jest doktor Hilde Wernicke, którą potem opiszemy już w zupełnie inny sposób. Tutaj mamy te czasy radości, lat 30., kiedy po prostu jeszcze dobrze działo się w szpitalu i tu widzimy właśnie uśmiechnięty personel pielęgniarski. Oprócz tego, jak mówiłam właśnie, że pacjenci mieli te swoje rozrywki, to oni mieli też opiekę duchową. Bardzo ważne wydawało się właśnie władzom szpitala, żeby pacjenci mogli uczęszczać do kościoła, że bardzo im to pomoże w terapii, więc kościół obrzycki był udostępniany zarówno dla protestantów, jak i dla katolików. Naprzemiennie odbywały się tam msze. Natomiast pacjenci żydowscy mieli swoją własną salę modlitw, która znajdowała się w budynku administracji na pierwszym piętrze. Tutaj mamy właśnie pielęgniarki obrzyckie z dziećmi, ponieważ w Obrzycach był w latach 30. oddział położniczy i tutaj też mamy właśnie pielęgniarki wraz z rodzinami, z dziećmi, zimą na sankach. Więc generalnie w Obrzycach naprawdę działo się dobrze, pracowało się tam świetnie, personel był świetnie opłacany, bardzo dobrze opiekował się profesjonalnie pacjentami i nic nie wskazywało na to, żeby miał nastąpić właśnie taki krach po wybuchu II wojny światowej. Tutaj mamy przykład właśnie takiej nowoczesnej łazienki na oddziale. Nie jeden pacjent w domu to nawet nie miał namiastki, czegoś takiego, więc wydawało im się, że po prostu trafiają naprawdę do luksusowego miejsca. To jest podręcznik, który został napisany dla pielęgniarzy psychiatrycznych przez pierwszego dyrektora Szpitala Obrzyckiego, doktora Ludwiga Scholza.
I tutaj chciałam właśnie podkreślić, że personel obrzycki to nie byli jacyś przypadkowi ludzie. Na przykład doktor Ludwik Scholz był znanym wśród Niemców w ogóle też światowej sławy psychiatrą z Bremy i dostał właśnie swoją kolejną pracę jako dyrektor szpitala psychiatrycznego w Obrzycach. Jego podręcznik był tak doskonale napisany, że przez kolejne 20 lat służył po prostu jako taka biblia dla pielęgniarzy ze wszystkich szpitali psychiatrycznych w Niemczech. Tutaj już mamy po prostu początki akcji T4. Powinnam właśnie wyjaśnić, na czym polegała ta akcja. Wcześniej mówiliśmy o tym, że pacjenci byli traktowani z bardzo dużym szacunkiem i dawano im szansę na nowe życie. Każdy odnosił się do nich po prostu, że nie są gorszą częścią ludzkości, tylko że po prostu są ludźmi, tak jak ludzie są, nie wiem, chorzy na żołądek czy na serce, to tak samo można być chorym psychicznie, ale to można wyleczyć. Natomiast przechodzimy teraz do sytuacji, kiedy w 1933 roku władzę w Niemczech przejmuje partia nazistowska i jej przywódca Adolf Hitler. Zostaje on kanclerzem Niemiec i on wdraża swoje poglądy na świat i na społeczeństwo. I tak jak nikt nie wierzył Putinowi, który mówił, że trzeba odbudować Związek Radziecki, każdy po prostu to puszczał mimo uszu, to tak samo było z Adolfem Hitlerem, który napisał Mein Kampf. Każdy to czytał, ale twierdził, że taka tam fantasmagoria, taka książeczka, komu to potrzebne i w ogóle to nie jest ważne. Natomiast to się stało ważne, ponieważ on, pan kanclerz, kiedy już doszedł do władzy, wszystkie swoje wizje zaczął realizować naprawdę. I to już nie były jakieś fantastyczne historie, które możemy sobie opowiadać dla postrachu wieczorem, tylko to już się stało po prostu prawdziwą rzeczywistością Niemców. Czym była akcja T4? Swoją nazwę wzięła od budynku przy Tiergartenstrasse w Berlinie. Była to okazała willa, z której Niemcy wyrzucili żydowskich właścicieli. I tam jak gdyby stworzyły się zręby programu likwidacji osób niepełnowartościowych rasowo. Ponieważ Hitler miał jasne poglądy na świat, że po pierwsze rasą panów jest ta rasa aryjska, czyli w domyśle właśnie Niemcy. Słowianie powinni być rasie aryjskiej podlegli, będąc zwykłymi na przykład robotnikami, bo twierdził, że Słowianie świetnie się do tego nadają. Natomiast twierdził, że Żydzi i Cyganie nie są w ogóle rasami, które są europejskie i należy ich zlikwidować, żeby dać miejsce, to Lebensraum, dla rasy panów. Stąd właśnie chęć likwidacji tego życia, jak gdyby niewartego życia, a chęć jak gdyby rozmnażania rasy aryjskiej. Stąd z jednej strony mamy Holokaust, wyniszczenie innych ras i akcję T4, czyli zniszczenie osób upośledzonych umysłowo lub chorych psychicznie, a na to miejsce miała wejść ta nowa, wspaniała, rozmnożona rasa, która miała się rodzić właśnie w takich ośrodkach, które nazywały się Lebensborn. I tam miały się rodzić dzieci czyste rasowo i one miały zawładnąć po prostu całym światem. Natomiast ci, którzy mieli jakiekolwiek ułomności albo urodzili się powiedzmy nie w tej rasie, co trzeba, to mieli być po prostu zlikwidowani. Akcję eutanazji zwano też akcją dawania śmierci z łaski, czyli Gnadentod. I zaczęło się takie tłumaczenie ludziom, takie sączenie powolutku tej propagandy, że ludzie upośledzeni są balastem dla społeczeństwa, że należy ich po prostu jak najszybciej zgładzić z powierzchni ziemi, bo oni zwyczajnie dużo kosztują
a nic nie wnoszą pozytywnego do społeczeństwa. I ta akcja zaczęła być właśnie wdrażana. Jej pierwsze zręby to już był lipiec 1939 roku, kiedy Hitler zwołuje taką naradę psychiatrów do swojego gabinetu. I takie tuzy psychiatrii, jak na przykład profesor Heide, całkowicie się z nim zgadzają i z jego koncepcją wyniszczenia właśnie ludzi upośledzonych. Natomiast jedyną osobą, która z oburzeniem wyszła z tego gabinetu, był profesor Ewald z Göttingi, który stwierdził, że absolutnie do takiego barbarzyństwa on ręki nie przyłoży. Natomiast reszta psychiatrów jak gdyby z wielkim zrozumieniem przyjęła program Hitlera, wyniszczenia tak zwanego życia niegodnego życia, czyli Dasein ohne Leben. I to właściwie zapoczątkowało sytuację, kiedy Hitler uznał, że należy rozszerzyć kompetencje lekarzy o to, aby oni mogli jak gdyby w świetle prawa i z takim pełnym poparciem państwa zacząć pozbywać się tych ludzi upośledzonych z państwa niemieckiego. Co jeszcze można powiedzieć, jaką rolę odgrywała propaganda? Społeczeństwo niemieckie przyklasnęło tej akcji. Było niewiele osób, które protestowało. Niestety jest taka brzydka prawda właśnie, że wiele rodzin chciało się pozbyć swoich krewnych, czy upośledzonych, czy z uwiądem starczym, czy z demencją starczą, czy też na przykład dzieci z ułomnościami. I oni naprawdę poparli ten program. Natomiast innych trzeba było przekonać. Więc pojawiły się filmy propagandowe, jak na przykład film Das Erbe, czyli dziedzictwo, i byli pokazywani ludzie chorzy psychicznie i z takim komentarzem, że oni się będą mnożyć i kto za to będzie płacił, pan płaci, pani płaci, my wszyscy za to płacimy. I to bardzo trafiało na podatny grunt. Inne właśnie filmy Dasein ohne Leben, to był taki wykład profesora, który mówi, że gdybym ja miał żyć w nieświadomości swojego istnienia, to ja już bym wolał umrzeć. I to naprawdę do ludzi trafiało. Że może ci ludzie upośledzeni po pierwsze dużo kosztują, a po drugie, jak oni sami siebie nie są świadomi, to po co my ich tutaj na tym łez-padole trzymamy? Potem się zaczęły po prostu jeszcze takie sączenie takiego jadu, że przecież oni nic wartościowego społeczeństwu nie dadzą, a kosztują dużo. A może te pieniądze lepiej przeznaczyć na armię? A gdyby na przykład nie było tego niepełnosprawnego, to byśmy mieli więcej pieniędzy dla zdrowej niemieckiej rodziny. Pojawiały się w podręcznikach szkolnych zadania matematyczne. Jeżeli zlikwidujemy oddział psychiatryczny albo jakiś szpital, to ile zaoszczędzimy pieniędzy? Ile za to będzie można dywizji wystawić, ile kupić broni, ile na przykład zdrowe niemieckie rodziny dostaną z tych pieniędzy zasiłku. Więc powoli przekształcano świadomość społeczeństwa niemieckiego, uzyskując od tego społeczeństwa jak gdyby taką milczącą zgodę na to, żeby ci ludzie psychicznie chorzy czy ułomni zostali po prostu zgładzeni. I też tak eufemistycznie się to nazywało, że to jest Gnadentod, czyli śmierć z łaski, bo nie będziemy tym ludziom przedłużać cierpienia, oni na pewno cierpią, a my im po prostu to cierpienie skrócimy. Więc w 1939 roku zaczynają pracę właśnie takie ośrodki masowego mordu jak Brandenburg, Bernburg, Sonnenstein, Hadamar, Grafeneck i Hartheim. Natomiast po protestach miejscowego społeczeństwa, które mieszkało właśnie wokół tych ośrodków i widziało te transporty ludzi, a potem dym unoszący się z kominów, więc Hitler nieco przystopował tą akcję w samych Niemczech, dlatego że spotkał się też z oporem duchowieństwa, szczególnie
biskup z szlacheckiego pochodzenia, właśnie biskup Galen, zwrócił uwagę, że ludziom po prostu, że swoim wiernym, że jeżeli wy zgadzacie się na to, żeby zamordować osoby, które są rzekomo bezużyteczne dla społeczeństwa, nie mają wartości, to co się z wami stanie na starość? Może i wy będziecie wtedy bezużyteczni. Może wy będziecie zniedołężniali i chcielibyście wtedy, żeby ktoś was zamordował jako tańszy środek po prostu, żeby nie trzeba było was utrzymywać. I to faktycznie dało ludziom do myślenia. I też Hitler stwierdził, że nie będzie tej akcji rozwijał tak na oczach właśnie Niemców, tylko trzeba ją przenieść na wschód i właśnie w bardziej taki ukryty sposób ją przeprowadzać. Tu jest taki plakat propagandowy właśnie, ile zwykły Niemiec robotnik musi utrzymywać właśnie jakichś próżniaków i osoby upośledzone, które nie są w stanie pracować. Takie plakaty właśnie bardzo trafiały do przekonania zwykłego Niemca. Faktycznie nie chciał on utrzymywać kogoś upośledzonego umysłowo. Akcja T4 w Obrzycach zaczyna się jesienią właściwie 1941 roku, kiedy dyrektorem zostaje Walter Grabowski. Był on osobą, która przekształciła szpital psychiatryczny z tego raju dla pacjentów, z tego takiego drugiego domu, z miejsca, które niosło im pomoc. Przekształcił po prostu szpital psychiatryczny w Obrzycach w miejsce mordu. Niemcy właśnie tak z naciskiem mówili właśnie o tym szpitalu psychiatrycznym, że to już nie jest Pflegeanstalt, czyli szpital leczniczy, tylko to już jest Mordanstalt, czyli szpital po prostu mordu. I zajął się tym Walter Grabowski, który już jesienią 1941 roku, kiedy objął stanowisko dyrektora gospodarczego, szpital przekształcił na jak gdyby obóz koncentracyjny. I wtedy już nie wystarczał dookoła szpitala ten płotek jak gdyby, czy ogrodzenie z tych kwitnących morw, bo dookoła szpital był po prostu otoczony drzewkami morwowymi. Postawiono wysoki płot z drutem kolczastym, brama była zamknięta, wolno było wchodzić tylko za przepustką. Absolutnie ograniczone były kontakty między personelem z poszczególnych oddziałów. Nie było kontaktu między administracją a oddziałami. To wszystko było utrudnione, żeby nie było przepływu informacji między personelem. Nawet pokojówka doktora Schneidera, która do niego przyjeżdżała z Bobowicka, musiała mieć specjalną legitymację. Tylko na tą legitymację wpuszczano ją za bramę. I oczywiście klauzula milczenia. Każdy, kto mieszkał wtedy i pracował w Obrzycach, zobowiązywał się do przestrzegania klauzuli milczenia, nie opowiadania tego, co dzieje się w zakładzie psychiatrycznym. To są czasy, kiedy kościół zostaje zamknięty, ponieważ do tego kościoła w Obrzycach uczęszczali też mieszkańcy Bobowicka, więc dla nich ten kościół został już zamknięty, oni musieli bezpośrednio chodzić do kościoła w Międzyrzeczu. Szkoła również w tych czasach zostaje zamknięta, dlatego że nie chciano, żeby ktoś niepowołany kręcił się po terenie szpitala i też, żeby po prostu dzieci tam nie przechodziły. Więc szkoła też została jak gdyby z tego kompleksu całego wyłączona. Co jeszcze można powiedzieć, w jaki sposób właśnie Walter Grabowski przekonał swój personel, bo on sam był świetnie właśnie przekonany do teorii nazistowskich. On był bardzo oddanym członkiem NSDAP, bardzo wierzącym faszystą, dlatego że NSDAP i faszyzm było dla niego trampoliną do kariery.
kim on był przed wstąpieniem do NSDAP. On był kupcem handlującym produktami do pielęgnacji obuwia. A nagle stał się dyrektorem olbrzymiego, wspaniałego, nowoczesnego szpitala. To nie miałoby miejsca przed 1933 rokiem. Po prostu taka sytuacja nie zdarzyłaby się, gdyby nie to, że on wstąpił do partii. I to jest takie potwierdzenie na to, że mierny, ale wierny, nieważne, że nie umie, nieważne, że nie jest wykształcony, ale jest nasz, partyjny i da radę. I po prostu w ten sposób Walter Grabowski, zwykły człowiek, bez wykształcenia, ale oddany, bardzo nazista, staje się jak gdyby Bogiem w szpitalu psychiatrycznym w Wałbrzyce. Był świetnym manipulatorem. Oprócz tego, że miał super znajomości, ponieważ szpital w tamtych czasach od 1939 roku podlegał władzom w Szczecinie. Natomiast Walter Grabowski był zaprzyjaźniony z Emilem Mazówem, który był starostą krajowym właśnie w prowincji Pomern. Był też zaprzyjaźniony z Gauleiterem. I dzięki tym partyjnym przyjaźniom naprawdę mógł wszystko, ale też był świetnie przeszkolony, w jaki sposób werbować ludzi i w jaki sposób nimi manipulować. I on miał właśnie wyjątkowy wpływ na personel pielęgniarski, ponieważ personel, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, byli ważnym elementem w polityce społecznej Hitlera. I Hitler dostrzegał wagę właśnie personelu medycznego, który będzie mu posłuszny i będzie się pozbywał właśnie tych ludzi zupełnie niepotrzebnych w nowym, wspaniałym społeczeństwie. Więc cała uwaga skupiła się właśnie na tym personelu. I bardzo często pielęgniarki i lekarze w tamtych czasach, w latach 30. już podlegali po prostu takiej indoktrynacji. Tworzone były takie spotkania dla nich partyjne, na których właśnie przekazywano im tą nową ideologię, że dotychczas ratowaliśmy pacjentów i robiliśmy przedstawienia i oni się kąpali w basenach i jakieś dla nich piosenki i gimnastyka i kręgle i książki i gazety. A teraz, proszę Państwa, jest nowa zupełnie ideologia. My tylko przedłużamy im przecież cierpienie tymi gazetami, basenami i czymś tam, bo oni cierpią i nie są świadomi swojego istnienia, więc my musimy im teraz pomóc i zadać im śmierć z łaski, żeby oni już dalej nie cierpieli. I to przekazywał właśnie swojemu personelowi Walter Grabowski. I nawet wiem, w jaki sposób przebiegały takie szkolenia, bo opisane jest przedwojenne szkolenie właśnie w 1931 roku. W gazecie psychiatrycznej wydawanej przez Szpital w Kościanie pojawił się artykuł doktora Hartheima z Hartmana z Obrzyc, w jaki sposób u nich przebiegają szkolenia z jakichś nowinek psychiatrycznych. Otóż w ten sposób, że przyjeżdża instruktor, szkoli 10 pierwszych, najbardziej takich bystrych osób z personelu, potem te 10 osób z personelu szkoli na swoich macierzystych oddziałach tą resztę i potem wszyscy jeszcze dodatkowo razem przepytują się z tych nowości, czy dobrze zrozumieli. I w ten sposób wdrażana jest jakaś nowa ideologia. I to samo było właśnie z tą akcją eutanazji. Zaczęto tłumaczyć personelowi, że my tylko tymi działaniami przedłużamy cierpienie pacjentów. A teraz mamy zupełnie nowe odkrycia naukowe, że należy właśnie z tym ich cierpieniem skończyć i zadać im tą śmierć z łaski. Więc po prostu namawiano pielęgniarki do wstąpienia do NSDAP i tam odbywały się cyklicznie takie spotkania, właśnie szczególnie też dla kobiet, gdzie tłumaczono im, że pacjenci, którzy są zdolni do pracy, powinni przetrwać, bo oni są potrzebni społeczeństwu,
Natomiast ci leżący, ci nie nadający się do pracy, no to niestety musimy im zadać tą śmierć z łaski. Więc były już tylko dwie grupy pacjentów. Ci, którzy są uleczalni, jak gdyby, czyli ci mogący pracować, i ci nieuleczalni, czyli ci, którzy nie pracują i nie generują zysków dla III Rzeszy. I ich się po prostu trzeba pozbyć. Tutaj mamy akurat pielęgniarki maszerujące koło budynku poczty w Międzyrzeczu i na rynku. Takie zebranie powitalne było z Gauleiterem i Kreisleiterem. Tutaj mamy dokument, na którym dr Hilde Wernicke, lekarka, psychiatra z Obrzyc, zapisuje się do kościoła ewangelickiego. Naprawdę miała ogromny jak gdyby rozrzut swoich zainteresowań, ponieważ w 1933 zapisała się jednocześnie do kościoła ewangelickiego i jednocześnie do NSDAP. Więc nie wiem, co dokładnie miała na myśli właśnie, bo te dwie ideologie jak gdyby się stały ze sobą w sprzeczności, ale taki dokument udało mi się właśnie znaleźć. Tutaj mam zdjęcie z Walterem Grabowskim i chciałam właśnie powiedzieć, może zanim przejdę jeszcze do tego, dlaczego personel się włączył tak ochoczo do tej akcji, to, że od 1942 roku zaczynają przyjeżdżać transporty chorych do Obrzyc z Niemiec. Wcześniej tych pacjentów, którzy byli w Obrzycach i byli leczeni przez personel, to naziści domyślali się, że personelowi będzie raczej ciężko zabić pacjentów, do których są przyzwyczajeni. Taka po prostu ludzka psychologia. I że tych pacjentów, których personel obrzycki zna, trzeba załadować do pociągu, wysłać do Kościana bądź do szpitala psychiatrycznego w Kościanie bądź szpitala psychiatrycznego w Dziekance koło Gniezna i niech tam ich po prostu zlikwiduje tamten personel. Natomiast do Obrzyc przyjadą nowi pacjenci, powiedzmy z Hamburga, Bremy i z Berlina, i oni dla tych miejscowych pielęgniarek i lekarzy będą jak gdyby obcy, więc łatwiej będzie ich mordować. Po prostu taka psychologia właśnie tego masowego ludobójstwa. Więc najpierw opróżniono właśnie szpital obrzycki z tych miejscowych pacjentów, wyłuskano z oddziałów na przykład pacjentów żydowskich i wywieziono ich prawdopodobnie do Wejherowa. Tam zostali zamordowani, natomiast innych właśnie do szpitali psychiatrycznych na wschodzie i tam zostali po prostu zlikwidowani. Natomiast wieczorami bądź w nocy zaczynają przyjeżdżać do Obrzyc transporty chorych i w jaki sposób też personel przekonano, żeby tych ludzi przyjeżdżających, żeby mordować. Otóż pokazywano personelowi, że to właściwie nie są ludzie, że to prawie zwierzęta, bo tych chorych przewożono powiedzmy z Hamburga wiele godzin w zamkniętych wagonach, gdzie nie było możliwości skorzystania z toalety, gdzie oni po prostu w jakimś ścisku jechali, bez jedzenia, bez picia. Wielu z nich po drodze umierało. Część była właśnie brudna w jakichś wymiocinach, fekaliach i to miało ich odczłowieczyć. I te pielęgniarki, które potem otwierały te wagony, widziały po prostu tą zmaltretowaną masę ludzką, właściwie taką odczłowieczoną. I to też powodowało, że no jak gdyby miały tą wizję, że to nie są ludzie, to jacyś częściowo ludzie i że trzeba się ich jak najszybciej pozbyć. Tutaj mamy akurat na zdjęciu Amandę Ratajczak, która później została skazana właśnie wyrokiem przez Rosjan za ludobójstwo. I chciałam kilka słów poświęcić właśnie personelowi obrzyckiemu, który zaangażował się w tą akcję. Byli też ludzie, którzy powiedzieli nie. I nam się może wydawać, że jak ktoś powiedział nie, to na zasadzie tak jak Polacy, którzy się nie zgadzali na to, żeby podpisać listę i być Volksdeutschem, że byli bici, maltretowani, trafiali do obozów koncentracyjnych i tak dalej. Nie, tak nie było. Można było powiedzieć nie.
Żadne tragiczne konsekwencje z tym się nie wiązały. Były osoby w szpitalu psychiatrycznym w Obrzycach, osoby z personelu, które powiedziały nie. Na przykład pielęgniarka Wanda Hadenfeld, która stwierdziła, że tylko Bóg może odebrać życie i że ona jest osobą wierzącą i nie będzie uczestniczyć w tej akcji. Absolutnie nic jej się nie stało. Ona po prostu zmieniła pracę, zrezygnowała z pracy w Obrzycach, a przeszła do pracy w szpitalu w Międzyrzeczu. Nie miała żadnych konsekwencji. Tak samo na przykład dr Folheim, który był emerytowanym lekarzem i wcześniej był dyrektorem szpitala, zagadnięty przez Grabowskiego właśnie o to, czy on będzie uczestniczył w tej akcji, i tak się mówiło w taki zawoalowany sposób, w tej akcji po prostu likwidacji życia, niewartego życia. I dr Folheim powiedział absolutnie nie. Ja nie będę uczestniczył w tej akcji, bo to jest hańba dla ludzkości. To jest cofnięcie się do czasów barbarzyństwa, kiedy jeszcze nie było żadnych terapii leczniczych, kiedy ludzi chorych psychicznie się mordowało. I on w tym barbarzyństwie nie będzie uczestniczył. I on po prostu tylko stracił stanowisko, a że był już emerytem, to faktycznie nic mu tam to nie szkodziło. W każdym razie warto właśnie wspomnieć, że on powiedział nie. Była też pielęgniarka na oddziale dziecięcym, oddziale szóstym, która podała później w zeznaniach, że ona miała za zadanie zapisywanie dzieci, które się moczyły w nocy. I że ona miała stworzyć listę dzieci, które po prostu moczą się w nocy, ale ona doskonale sobie zdawała, właśnie to była Elfriede Brause, ona sobie zdawała sprawę z tego, że wszystkie nazwiska tych dzieci, które wpisze, to będzie się wiązało z tym, że te dzieci zostaną zabite. Ona to wiedziała. Ale ta miłość po prostu do tych malutkich pacjentów i to jej powołanie pielęgniarskie nie zostało złamane właśnie przez te zakusy nazizmu. Więc przed taką wredną propagandą po pierwsze właśnie ludzi ratowała wiara, że tylko Bóg odbiera życie i oni nie będą w tym uczestniczyć. I druga sprawa, tak jak dr Folheim, ludzie wykształceni byli bardziej świadomi tego, co robią i nie poddawali się tym zakusom właśnie tej propagandy. Więc kilka osób właśnie odmówiło i nikt ich nie stracił na jakimś publicznym szafocie, ani nie odjechali do obozu koncentracyjnego. Po prostu byli jak gdyby wyłączeni ze ścieżki awansu. Mogli sobie pracować na innych oddziałach, po prostu wyznaczono pewne oddziały, jak na przykład oddział 9, 19, 6, 8 i 18 na te oddziały śmierci, gdzie była ta umieralnia dla pacjentów, a ten personel, który nie wyraził zgody na uczestniczenie w tej akcji, po prostu był przenoszony do innych oddziałów, które pracowały zupełnie normalnie. Ale ci, którzy się zgodzili uczestniczyć w akcji eutanazji i po prostu zwyczajnie mordować swoich pacjentów, mogli liczyć na to, że będą szybko awansować. Tak jak na przykład Amanda Ratajczak, która w 1923 roku była starszą pielęgniarką, a w 1944 roku to ona już była poświadczona jako starszy felczer. To jest po prostu stanowisko, które dla zwykłej pielęgniarki byłoby nie do osiągnięcia, ponieważ felczerem zostawał lekarz, który po prostu nie zdał tylko egzaminów zawodowych. Czyli ona jak gdyby była prawie lekarzem i na pewno z bardzo dużym uposażeniem finansowym, bo uczestnictwo w akcji eutanazji wiązało się też z dużymi pieniędzmi. Więc ludzie się dali skusić awansem, pieniędzmi, wpływami, tym, że będą ważni w szpitalu, i też stosował wobec nich Grabowski taką socjotechnikę, że on ich straszył utratą pracy. Natomiast ta praca była naprawdę świetna z tego względu, że oprócz pensji pracownicy szpitala dostawali tak zwany deputat, czyli
Pierwszego dnia miesiąca dostawali racje żywnościowe, na przykład mięso albo pieczywo za darmo, wszelkiego rodzaju takie bonusy, dodatki. I to powodowało, że praca w Obrzycach była bardzo, bardzo atrakcyjna. I utrata tej pracy to mogła być dla zwykłej wiejskiej dziewczyny naprawdę wielka katastrofa. Bo jak im się udało tą pracę uzyskać, to dla nich to był szczyt marzeń. Na przykład Amanda Ratajczak, ona pochodziła ze wsi Dębowiec w powiecie skwierzyńskim i no raczej jej rodzinna wioska to nie oferowała jej jakiejś niesamowitej kariery. Natomiast tutaj, będąc posłuszna rozkazom Grabowskiego, naprawdę awansowała. Co jeszcze wykorzystywał właśnie Walter Grabowski? Otóż wybierał sobie też kobiety, które nie miały rodzin. Jak prześledziłam życiorysy tych pielęgniarek, które się zaangażowały w akcję eutanazji, to głównie są to kobiety bez rodzin. I dla nich praca była całym sensem życia. Dla nich praca była wszystkim. I kiedy on im pogroził paluszkiem i powiedział: oj, jak ty tu nie będziesz ze mną współpracować, wiesz, to się pożegnamy i wrócisz na rodzinną wioskę, no to dla nich byłaby to katastrofa, więc one się po prostu zgadzały. Nie tylko te proste pielęgniarki straszył właśnie Walter Grabowski utratą pracy, ale skutecznie nastraszył też panią doktor Hildę Wernicke. Ona była kobietą niezamężną, bezdzietną i też dla niej po prostu praca i to, że ona jest psychiatrą, no to było sensem jej życia. I kiedy on tylko wspomniał, wziął ją właśnie na tak zwany dywanik i wspomniał jej, że ona tę pracę może utracić, to dla niej to było przerażające. Bo ona tyle lat studiowała, żeby być psychiatrą, i nagle miałaby tą pracę stracić, i gdzie ona miałaby wtedy pójść? Kobieta w średnim wieku, bez żadnych jakichś perspektyw, bez wsparcia z drugiej strony, bo można by tak kolokwialnie powiedzieć, że gdyby miała męża, no to miałaby tą pensję z drugiej strony i mogłaby powiedzieć Grabowskiemu: no to nie, to ja sobie po prostu znajdę inną pracę. Ale tutaj on wybierał takie osoby, które potrafił po prostu psychicznie je złamać. I Hildę Wernicke właśnie udało mu się bardzo skutecznie psychicznie zastraszyć. Ona zresztą też należała do NSDAP i tam też jej, że tak powiem, zrobiono pranie mózgu, że musi pracować na dobro Rzeszy i likwidować tych swoich pacjentów niegodnych życia i tak dalej. Więc ona jak gdyby poszła jak w dym w tą całą ideologię nazistowską. I w swoim zeznaniu, kiedy została oskarżona właśnie o ludobójstwo, o podstępne odbieranie życia pacjentom, to ona w tym swoim zeznaniu mówiła, że ona do końca kochała tych pacjentów, że ona chciała dla nich dobrze, tylko że skoro takie tuzy psychiatryczne jak dr Heide i inni powiedzieli, że ci ludzie po prostu tylko cierpią, no to chciała im pomóc po prostu i wyprawić ich do lepszego świata. Do końca była przekonana, że robi dobrze. Nawet swoim pielęgniarkom na oddziale tłumaczyła, że a teraz musimy jak gdyby dać swój wkład w zwycięstwo Rzeszy, mordując tych niepotrzebnych pacjentów. Kto jeszcze brał udział właśnie w tej akcji? Doktor Moc, doktor Teofil Moc, którego zdjęcia tutaj akurat nie mam. Natomiast był on emerytem, miał 70 lat i pochodził ze zlikwidowanego przez nazistów szpitala psychiatrycznego w Treptow, czyli w Trzebiatowie. Jako 70-letni już lekarz emeryt nie miał raczej widoków na lukratywną jakąś gdzieś pracę, więc bardzo chętnie zaczepił się właśnie w Obrzycach i bardzo chętnie się włączył w ten proces zabijania pacjentów. Hildę Wernicke nigdy osobiście nie zabijała za pomocą strzykawki właśnie swoich pacjentów, natomiast doktor Moc robił to i jest na to zeznanie świadka, pacjenta, który nazywał się Fritz Niemand, który był świadkiem właśnie tego, jak doktor Moc zabił weterana wojennego, który
ośmielił się protestować przeciwko polityce faszystów, ośmielił się wziąć w obronę jeńców wojennych, których Niemcy bardzo źle traktowali. Więc można by powiedzieć, że doktor Moc w wieku 70 lat powinien już być na emeryturze i no nie miałby żadnego wpływu na swoją ścieżkę zawodową, na swoją karierę, już właściwie jego kariera się skończyła. Natomiast Walter Grabowski dał mu drugą szansę, że on dalej mógł być ważny, on dalej mógł być decyzyjny. On decydował o tym, który pacjent był mordowany, a który mógł przeżyć. Więc naprawdę chyba brakowało mu tego poczucia władzy i Walter Grabowski mu to dał. Co jeszcze decydowało właśnie, że ci ludzie się włączali w tą akcję? Oprócz tego, że korzyści, to taka zwykła, przyziemna sprawa, jak na przykład pacjent, malarz, artysta Hans Ralfs w swoich wspomnieniach pisał, że personel po prostu zabierał racje żywnościowe pacjentów. I bardzo mu się to opłacało, że tych pacjentów na przykład zamordowali więcej, bo wtedy był większy przydział mleka, mąki i tak dalej. A wiadomo, że były to czasy, powiedzmy 1944 rok, to czasy, kiedy naziści przegrywają wojnę, czasy kartek, żywności na kartki, czasy już zaczynającego się takiego głodu i zaciskania pasa. Więc te racje żywnościowe pacjentów personel sobie po prostu przywłaszczał. I nawet jedna z pielęgniarek, taka właśnie pyskata pielęgniarka Marianna Grocholewska, wyszła ze swojego oddziału i napotkanej jakiejś pielęgniarce powiedziała: a wiesz, mi się wydaje, że tutaj to personel morduje pacjentów, żeby zjadać ich jedzenie. I nie minęło chyba pół godziny, jak znalazła się na dywaniku u Waltera Grabowskiego, ponieważ donosicielstwo bardzo było rozwinięte przez pana dyrektora. I pan dyrektor właśnie jej powiedział, żeby, delikatnie mówiąc, powstrzymała się od takich uwag, bo żeby jej się czasem nie przytrafił los tych pacjentów. Więc zupełnie przyziemna rzecz, po prostu zabieranie racji żywnościowych zabitym pacjentom. Jak wyglądało to postępowanie likwidacyjne? Tak jak dzisiaj się mówi, że właśnie to, że wojna to nie wojna, tylko jest operacja specjalna, to tak samo w czasach eutanazji nie mówiło się, że mordujemy pacjentów, tylko że poddajemy ich specjalnemu traktowaniu. To się nazywało Sonderbehandlung, specjalne traktowanie. I kiedy przychodziły te transporty z Niemiec, to dzielono pacjentów na dwie grupy. W tym uczestniczyli właśnie dr Moc i dr Wernicke. Na tych, którzy są leżący i nie będą pracować, i na tych, którzy są zdolni do pracy. Ci, którzy nie mogli pracować, byli po prostu likwidowani w izolatkach zastrzykami ze skopolaminy, a ci, którzy mogli pracować, to z nich się tworzyło takie komanda, takie grupy, które wykonywały różne prace na rzecz szpitala, otrzymując też niewystarczającą ilość pożywienia. To było na przykład 1000 do 1500 kalorii dziennie, jakaś wodnista zupa z rzepą czy zupa z pokrzyw. I ci pacjenci, właściwie im darowywano życie, ale tylko na pewien określony czas, dopóki nie wyniszczą się podczas pracy. I oceniano ich długość życia mniej więcej na może rok, dwa lata. I po tym oni po prostu umierali z wycieńczenia. Jeszcze taka straszna sprawa właśnie, że ludzie, którzy widzieli, personel, który nie uczestniczył bezpośrednio w zabijaniu chorych, ale wiedział, bo każdy w Obrawalde wiedział, co się dzieje, tylko nikt o tym nie mówił głośno. Ludzie po prostu milczeli. I moim zdaniem dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, gdzie na oddziale drugim pracowała diakonisa, czyli taka kobieta poświęcająca się
opiece duchowej, pracy na rzecz kościoła protestanckiego, nie zakonnica w takim sensie właśnie w kościele katolickim, tylko diakonisa jako taka powiedzmy quasi zakonnica w kościele protestanckim. Więc ona pomagała pacjentom i pracowała na oddziale numer 2, nazywa się Panna Stenzel. I ona patrzyła na to wszystko, co się dzieje, na mordowanie tych ludzi i do pacjenta, który był zszokowany w ogóle tym, do tego Fritza Niemanda, o którym wcześniej wspomniałam, on był zszokowany tym, że po prostu ludzie giną, to ona do niego mówiła, że wiesz, musisz wierzyć w Boga, modlić się codziennie, ważna jest modlitwa, a jednocześnie patrzyła na to, że inni ludzie umierają i nic z tym nie zrobiła. To samo pastor ze szpitala, kiedy jedna z pielęgniarek, Marta Glawiński, poczuła wyrzuty sumienia po zamordowaniu dwóch staruszek, ponieważ przypomniała sobie swoją matkę. I poczuła się po zamordowaniu zastrzykiem tych staruszek, poczuła się źle. Zaczęło jej to ciążyć na sumieniu, więc poszła do pastora ewangelickiego ze szpitala i powiedziała mu o tym, że ona czuje wyrzuty sumienia, bo przecież ta staruszka to mogła być jej matka. A pastor pokiwał głową i zamiast powiedzieć właśnie, że to było zwykłe morderstwo i że powinna się wstydzić i powinna w ogóle podlegać karze i tak dalej, to powiedział, wiesz, razem będziemy się modlić, żeby ta straszna sytuacja szybko się skończyła. Także takie po prostu otrzymała wsparcie. Tutaj akurat mamy widok na oddział 9 i izolatkę, w której byli mordowani pacjenci i pacjent Fritz Niemand, który przetrwał pobyt w Obrzycach, opowiadał, że właśnie w tej izolatce został zamordowany major wojska niemieckiego, który protestował przeciwko złemu traktowaniu jeńców. Więc musimy sobie też uzmysłowić, że w Obrzycach nie byli mordowani tylko pacjenci z upośledzeniami bądź chorzy psychicznie, ale też ludzie, którzy nie zgadzali się z niemiecką władzą. Więc on po prostu protestował przeciwko wojnie i w ogóle polityce nazistowskiej i za to znalazł się nagle w szpitalu psychiatrycznym i po prostu po cichu go zlikwidował osobiście doktor Moc. To są masowe groby, ponieważ pacjenci, którzy byli mordowani w izolatkach nad ranem byli wynoszeni przez pacjentów funkcyjnych, którzy tworzyli takie tak zwane Friedhof Kommando, czyli taką grupę cmentarną, która wynosiła pacjentów i oni byli w nocy chowani w masowych grobach. Natomiast na tych grobach były usypywane takie pojedyncze groby, żeby zamaskować, że to niby są pojedyncze mogiły, a tam pod spodem leżało na przykład kilkaset osób. To są urny, ponieważ Walter Grabowski stwierdził, że trzeba jak gdyby ulepszyć, unowocześnić pracę szpitala w tym mordowaniu i chciał zamontować w piwnicy prosektorium komorę, znaczy miała być w domyśle właśnie gdzieś komora gazowa, w której by gazowano pacjentów, natomiast krematorium miało się mieścić w podziemiach prosektorium, tam miano spalać pacjentów, wsypywać ich do urn i odsyłać rodzinom. To za chwilkę jeszcze włączymy film. Natomiast tylko chciałam jeszcze dodać, że niektóre pielęgniarki faktycznie przy mordowaniu pacjentów, wbijaniu tych igieł i podawaniu im śmiercionośnej trucizny po niejakim czasie miały wyrzuty sumienia i zwracały się jak gdyby z takimi swoimi uwagami do przełożonych albo właśnie do tego pastora, na co otrzymywały odpowiedź, jak na przykład doktor Wernicke mówiła, że do jakiejś pielęgniarki, która miała wyrzuty sumienia, musimy wnieść swój wkład do zwycięstwa III Rzeszy, tak? Albo na przykład jak jedna Marta Winter, która zamordowała 150 pacjentów, pewnego dnia poczuła właśnie jakieś wyrzuty sumienia,
A doktor Moc jej odpowiedział: no co ty opowiadasz, no tylu naszych zdrowych, przystojnych chłopaków ginie na froncie, a ty tu się litujesz nad jakimiś upośledzonymi. I ona od razu po prostu więcej nie miała żadnych uwag. Kiedy w 1945 roku, 28 stycznia, Rosjanie wkroczyli do szpitala psychiatrycznego w Obrzycach, zostali tam 1000 wyniszczonych pacjentów. Personel uciekł ze szpitala. Ci pacjenci po prostu leżeli w łóżkach zagłodzeni, brudni. Znaleziono też stosy trupów w kostnicy. Znaleziono kilka zwłok właśnie w izolatkach, na oddziałach, tych oddziałach śmierci. Skrupulatnie to armia rosyjska po prostu spisała i od pacjentów dowiedziała się też, które to osoby z personelu pielęgniarskiego właśnie dokonywały tych mordów. I początkowo właśnie Amanda Ratajczak, która odpowiadała za zamordowanie wielkiej ilości pacjentów, uciekła ze szpitala. Natomiast później, kiedy ta sytuacja się trochę tak unormowała, to jej się wydawało, że nikt jej nie pozna, że ona wróci jak gdyby nigdy nic i będzie mogła dalej pracować, tak? Natomiast tak się nie stało, ponieważ pacjenci Rosjanom powiedzieli, że właśnie to ona jest tą przełożoną oddziału 9, gdzie zginęło najwięcej pacjentów, że ona jest odpowiedzialna za zamordowanie około 2000 pacjentów, że pod sobą miała oddział 9, 10, gdzie jednocześnie, symultanicznie, jak gdyby jej podwładne mordowały właśnie pacjentów, że jest za to odpowiedzialna. I po prostu ją i pielęgniarza Hermana Gulkę postawiono w stan oskarżenia Trybunał Wojskowy 16 Armii Lotniczej, Armii Czerwonej dokonał po prostu rozprawy sądowej. Niemiecka psychiatryczna leczebnica w Obrawaldzie. Туда доставляли заключенных под видом душевнобольных. Не успевшая сбежать старшая фельдшерица Аманда Ратайчек, член нацистской партии. Она показала, что лично своими руками отравила ядом 1500 человек. Среди них было 100 русских. Смерть ожидала здесь каждого заключенного. Бежать отсюда было невозможно. Помещения лечебницы представляли собой тюремные камеры. В Обравальде было решено построить свой крематорий. В больничном парке кладбище. Это номер могилы. Под ним второй номер. Вторая цифра указывает, сколько трупов зарыто под камнем. Rosjanie odkryli właśnie masowe groby i też trupy jeszcze zalegające na oddziałach i dowiedzieli się od pacjentów, kto był za to odpowiedzialny, i Amanda Ratajczak i Herman Gulke, który odpowiadał za oddział 19, zostali postawieni w stan oskarżenia, oskarżeni o podstępne mordowanie swoich pacjentów, o ludobójstwo. I wyrok był po prostu tylko jeden, śmierć. I oni zostali po rozprawie, która odbywała się w kinie w ówczesnej dzielnicy nazywanej Winnica, to kino już dzisiaj nie istnieje, to kino było pełne właśnie mieszkańców Międzyrzecza, którzy wysłuchali tego wyroku. I Amanda Ratajczak i Herman Gulke zostali rozstrzelani na drodze na Skwierzynę i pochowani prawdopodobnie właśnie na cmentarzu żydowskim, już dzisiaj nieistniejącym. Więc wyrok był szybki, dowody były niezbite. I Rosjanie nie patyczkowali się tutaj w tej sytuacji i po prostu tych dwoje skazali na śmierć. Później mamy
proces dr Wernicke i Heleny Wieczorek, jej przyjaciółki, która była pielęgniarką naczelną na oddziale 10. I dr Wernicke to jest 1946 rok, kiedy ta rozprawa się toczyła przed sądem w Berlinie. Przedstawione jej niezbite dowody, że ona właśnie została oskarżona o podstępne, zbiorowe zabijanie ludzi z nikczemnych pobudek. Tak mniej więcej to oskarżenie brzmiało. Ona się broniła, że po prostu wykonywała rozkazy tylko. Natomiast sąd w Berlinie był bardzo surowy i ją, i jej przyjaciółkę, pielęgniarkę Helenę Wieczorek skazał na karę śmierci przez ścięcie gilotyną i ten wyrok wykonano 14 stycznia 1947 roku. Więc widzimy, że w tych procesach o ludobójstwo takie na gorąco jak gdyby te wyroki były bardzo surowe. Czyli ten z 1945 roku skończył się śmiercią właśnie Ratajczak i Gulkego. Ten z 1947 roku skończył się śmiercią właśnie dr Wernicke i pielęgniarki Wieczorek. Natomiast później już mamy, tu jest właśnie ten wyrok Sądu Krajowego w Berlinie, który skazał właśnie dr Wernicke i Helenę Wieczorek na śmierć. To jest obwieszczenie, żeby wszystkim Niemcom dać do zrozumienia, że ludobójstwo nie będzie po prostu nie będzie im folgowane, że jakieś dokonywali zbrodni wojennych, a im to się odpuści, więc to jest obwieszczenie, że zostanie wykonany wyrok na dr Hildę Wernicke i na Helenę Wieczorek. Udało mi się znaleźć taki filmik, niestety dopiero będę musiała w bibliotece poszukać tego filmu na płycie, żeby nie było tego logo, które po prostu to zasłania, ale chciałam chociaż właśnie chociaż w ten sposób podzielić się tym filmem. Hunderte ihrer Obhut anvertraute Kranke durch Injektionen getötet zu haben. Solche Morde begannen an Geisteskranken und erstreckten sich schließlich auch auf Personen, die infolge Alters oder Krankheit nicht mehr arbeitsfähig waren. Eine Sühne für diese entsetzlichen Untaten kann auch das ausgesprochene Todesurteil nicht sein. Aber die Kranken sollen wissen, dass sie im Arzt in Zukunft wieder ihren Helfer und nicht ihren Mörder finden. Więc tak, dr Wernicke i Helena Wieczorek zostały skazane, natomiast dr Moc uniknął śmierci, ponieważ w chwili aresztowania podobno miał zawał i zmarł. Co zaś stało się z Walterem Grabowskim, który właściwie ponosił największą odpowiedzialność za tą zbrodnię, za zamordowanie 10 tysięcy pacjentów. Otóż jego miały pilnować władze francuskie, ponieważ po wojnie Berlin był okupowany w takich czterech strefach. Jedna należała do Rosjan, jedna do Amerykanów, jedna do Anglików i jedna do Francuzów. I on został przekazany do tej strefy francuskiej i nie wiem, co tam poszło nie tak, ale chyba go nie dopilnowali. I wersja jest taka, że on niby się w swojej celi powiesił na szelkach, ale jakoś jego ciała nikt nie widział i tego samego faktu nikt nie widział i potem nie wiadomo, co się z nim stało, więc prawdopodobnie za te pieniądze, które uzyskał z obrabowywania swoich pacjentów zamordowanych, przekupił strażników francuskich i udało mu się umknąć i prawdopodobnie on, tak jak większość nazistów, uciekł do Ameryki Południowej i tam prawdopodobnie właśnie całkiem wygodnie dokonał żywota i kara go nie spotkała. I to jest takie niesprawiedliwe właśnie, na co zwracały uwagę niektóre pielęgniarki, które były oskarżone w procesie w Monachium w 1965 roku, że one się zasłaniały tym, że dlaczego one są oskarżone, a te grube ryby uciekły. Że one, płotki zwykłe, są oskarżone o ludobójstwo, a inni po prostu nie zostali oskarżeni. Ostatni proces 14 pielęgniarek z Obrzyc
miał miejsce właśnie w Monachium w 1965 roku. Z powodu braku dowodów pielęgniarki oskarżono tylko o zabójstwo, które przedawniło się po tych 20 latach i one po prostu uniknęły kary. Natomiast jedna z nich, Berta Kozłowski, dręczona wyrzutami sumienia, popełniła samobójstwo. Reszta pielęgniarek została zwolniona do domu i mogły spokojnie sobie żyć, także jak gdyby ta sprawiedliwość ich nie dosięgnęła. Tu jest właśnie proces pielęgniarek. One, te wszystkie sprawczynie, 20 lat później, w 1965 roku, ich adwokaci i wszyscy mniej więcej powtarzali tę samą linię obrony, że one po prostu wykonywały rozkazy, że jeżeli światowej sławy psychiatrzy przychylali się do eutanazji, to dlaczego one miały się sprzeciwiać? Że gdyby przecież popełniły przestępstwo, to zostałyby aresztowane przez policję prosto z oddziału, a tak się nie stało. No i że dlaczego one mają ponosić winę, skoro ci najwyżsi po prostu sprawcy tego całego mordu nie zostali skazani. Tutaj właśnie pielęgniarki z Obrzyc, płaczące przy odczytywaniu właśnie zarzutów. Natomiast jedyna kara, jaka je spotkała, to może chyba to, że miały wyrzuty sumienia. I właściwie tyle, co chciałam powiedzieć na ten temat. Może jeszcze tylko dodam, że Walter Grabowski często werbował właśnie kobiety bez wykształcenia, którymi łatwo można było manipulować, które łatwo było zastraszyć. I takie właśnie były te pielęgniarki. To nie była jakaś wykwalifikowana kadra po szkołach pielęgniarskich. To były często salowe, to były często służące, które służyły w domach lekarzy i po prostu w miarę potrzeby wysyłane na oddziały i tam zajmowały się pacjentami. I to chyba wszystko właśnie, co udało mi się znaleźć na temat, dlaczego personel Obrzyc zaangażował się właśnie tak ochoczo w tą akcję mordowania pacjentów. Także dziękuję Państwu za cierpliwość.